Top 10 wszystkiego o keto, dlaczego warto być keto. Witam. Jako, że zbieranie kolejnych pytań, na które będę mógł udzielić odpowiedzi wciąż trwa, dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego warto być keto. No bo hej, cała ta moda na niskowęglowodanowe diety musiała skądś się wziąć, prawda? I choć w wielu przypadkach słowo moda będzie jakąś tam odpowiedzią na pytanie, to ani ty, a już na pewno nie ja, no nie wierzymy w to, że chodzi tylko o hype czy zwykłą popularność. Wielu z nas doświadcza przecież pozytywnych skutków stosowania diet tak niskowęglowodanowych, że aż ketogenicznych i o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zatem dzisiaj kolejny odcinek top 10 wszystkiego o keto, kiedy warto być keto, czyli o wskazaniach do stosowania diet ketogenicznych. I jak zawsze 10 pojęć, 10 pytań, 10 odpowiedzi. Jedziemy! Punkt pierwszy. Kontrola wagi. To bodaj najczęstszy powód, dla którego sięgamy po diety ketogeniczne. Czy chodzi o względy estetyczne, czy o profilaktykę i leczenie nadwagi, czy otyłości, mamy zbyt wiele dowodów przemawiających za prozdrowotnym działaniem diet ograniczających spożycie węglowodanów, by móc to lekceważyć. Należy jednak pamiętać o wspólnym dla wielu badań wniosku. W przypadku nadwagi i otyłości, nie stosując deficytu, nie zaobserwowano również znaczącej utraty masy ciała. Ale wiemy również, że stosowanie diet ketogenicznych potrafi doskonale regulować apetyt, normując poziomy hormonów głodu i sytości, co przekłada się na pewną łatwość w wygenerowaniu niezbędnego deficytu kalorycznego. Punkt drugi: insulinooporność. Drugi z powodów, dla których osoby interesują się dietami niskowęglowodanowymi, przestrzegam jednak przed wyciąganiem pochopnych wniosków, że restrykcje węglowodanowe zawsze załatwią temat. Wchodząc w szczegóły, musielibyśmy omówić sobie wszystkie rodzaje insulinooporności, no ale my nie wchodzimy w szczegóły, skupiając się na najczęstszym z powodów, czyli po prostu nadużywaniem cukru, co prowadzi do zaburzeń w obrębie gospodarki cukrowej. A skoro jesteśmy przy gospodarce cukrowej, to następny punkt będzie dla wszystkich oczywisty. Punkt trzeci. Poprawa komórkowej wrażliwości insulinowej. Zagadnienie przenikające się z poprzednim punktem, jednak tutaj dodatkowo zwrócę uwagę na kilka rzeczy. Już same restrykcje węglowodanowe będą prowadziły do zwiększenia stężenia adiponektyny, białka usprawniającego wykorzystanie glukozy i mającego również wpływ na utlenianie kwasów tłuszczowych. Dodatkowo nastężenie adiponektyny ma wpływ utrzymywanie należnej nam masy ciała, a skoro dieta keto jest narzędziem pomagającym pozbyć się nadmiarowych kilogramów, no to mamy już 2-0 dla keto. Kolejną kwestią będzie kontrola wydzielania insuliny, która tu utrudnia lipolizę. W najprostszych słowach ogranicza proces rozkładu trójglicerydów, z których powstają kwasy tłuszczowe i glicerol, a te uwolnione do krwiobiegu mogą być wychwycone przez nasze tkanki. Jeszcze prościej? Wysoki poziom insuliny utrudnia pozbywanie się tkanki tłuszczowej. Punkt czwarty. Cukrzyca typu drugiego. Jeśli potraktujemy cukrzycę typu drugiego jako następstwo insulinooporności, no to oczywistym jest, że skoro Keto działa pozytywnie na jedno, mam na myśli omówioną już insulinooporność, no to będzie również nieźle sobie radziło w drugim przypadku. Gdybym chciał e, przedstawić to na rysunku, to mogłoby to wyglądać na przykład tak. Obrazek pierwszy. Zbyt duża podaż węglowodanów to zwiększony poziom insuliny. Obrazek drugi. Zbyt dużo insuliny to reakcja obronna naszych komórek manifestująca się insulinoopornością. Obrazek trzeci. Oporność komórek na insulinę to potrzeba produkowania większej ilości tego hormonu w celu utrzymania odpowiedniego poziomu glukozu we krwi. glukozy we krwi. I obrazek czwarty. Więcej insuliny to obciążenie dla naszej trzustki, a konkretnie dla komórek beta-trzustki, które to są odpowiedzialne za produkcję insuliny. Kiedy część z nich obumiera, reszta przejmuje na siebie odpowiedzialność za całe zapotrzebowanie na insulinę, co skutkuje jeszcze większym ich obciążeniem. I kolejne obrazki dorysujecie sobie sami, a wspomniane komórki beta się nie regenerują. Punkt piąty: poprawa wskaźnika miażdżycowego. Czyli ogólne obniżenie ryzyk układu, e, chorób układu sercowo-naczyniowego. Na dłuższą metę zdrowa dieta niskowęglowodanowa będzie poprawiała nasz profil lipidowy i oczywiście nie każde keto, nie u każdego, ale my tutaj rozmawiamy na dość dużym poziomie ogółu. No, w każdym razie nie jest to przewód doktorski. Punkt szósty: ochrona przed stłuszczeniem wątroby. Tak, mam na myśli NAFLD, czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Problem, który dotyka całkiem niemałe grono osób, choć zazwyczaj niespecjalnie zdajemy sobie z tego sprawę. A spad Alat w normie i kto by się przejmował tą uciążliwą oponką wokół brzucha. A jednak trzeba się przejmować, bo stłuszczona wątroba to wątroba do wyleczenia, a marska wątroba to nie daje szans na regenerację. Tego organu. Jeśli zatem założymy, że stłuszczenie wątroby będzie często następstwem insulinooporności, niskimi poziomami adiponektyny, dyslipidemią, otyłością, najczęściej trzebną, cukrzycą typu drugiego i w ogóle całym zespołem metabolicznym, brzmi znajomo? No właśnie, skoro dieta keto pomaga w wyżej wymienionych przypadkach, no to wnioski nasuwają się same. Przed nami punkt siódmy: alergie i nietolerancje pokarmowe. Również w tym przypadku stosowanie czystej diety ketogenicznej często poprawia ogólny stan zdrowia. Ten punkt mógłbym z powodzeniem rozciągnąć na choroby autoimmunologiczne, ale to tak szerokie wody, że wypływanie bez zabezpieczenia sobie kilku godzin wydaje się być szaleństwem. Zatem zostańmy przy alergiach, a jeśli cierpisz na przykład na Hashimoto, to również możesz rozważyć dietę ketogeniczną. Punkt ósmy. Padaczka. Lekooporna. No To pewnie rzadkość, no, ale nie mogłem pominąć tego punktu. Zorientowani wiedzą, że pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku to lekarze przepisywali stosowanie diety ketogennej u dzieci z epilepsją, no a potem wymyślono tabletki. Niech żyje postęp cywilizacyjny. Punkt dziewiąty. Nowotwory złośliwe. No i z jednej strony niechętnie o tym mówię, używając tak krótkiej formy, a z drugiej czuję taką potrzebę, bo temat jest moim zdaniem mocno przemilczany. Na początek zdanie, które wypowiadam zawsze. Dieta keto nie leczy raka. Ale? Słyszeliście kiedyś o efekcie Otto Warburga, który wykazał, że komórki nowotworowe, korzystając z procesu glikolizy, przekształcając duże ilości glukozy do mleczanu. No oczywiście zbyt dużym uproszczeniem byłoby powiedzenie komórki nowotworowe żywią się glukozą, ale w istocie mniej więcej to właśnie pokazywały eksperymenty Warburga. Oczywiście in vitro albo na myszach, ale kierunek do badań ze wszech stron słuszny. I żeby nie było, pozytonowa tomografia emisyjna, czyli dzisiaj, dzisiaj popularne, a kiedyś uznawane za niezbyt wiarygodne badanie PET, działa na zasadzie efektu Warburga. No a ja dodam tylko, że PET z uwagi na to, że charakteryzuje się ogromną czułością, jest w stanie i wykrywa niewielkie nawet zmiany nowotworowe. Coś jest na rzeczy, prawda? I punkt dziesiąty. Świadome żywienie. Mówię o tym zawsze, nawet zapytano o drogę, czy wino do obiadu. Jeśli zmieniasz dietę, jeśli wybierasz pewien sposób żywienia, to tak jak świadoma jest decyzja o zmianie, tak świadome zaczynają się wybory. A ja zawsze uważałem, że stosowanie jakiegoś modelu, jakiejś przemyślanej diety sprawi, że w 9 na 10 przypadków będziemy jeść bardziej świadomie. Będziemy unikać chemii w pożywieniu, ograniczać substancje antyodżywcze, wybierać nisko przetworzone produkty. I tutaj bez znaczenia czy jesteś weganinem, wegetarianinem czy ketogenikiem. Świadomość tego, że to, co jesz, ma służyć Twojemu zdrowiu, a nie napędzać przemysł spożywczy, jest wartością dodaną również w przypadku stosowania diet ketogenicznych. I tyle na dzisiaj. Nie wiem jak Wy, ale ja czuję ogromny niedosyt. Dlaczego warto być ketro? Wspaniały temat, wdzięczny temat. Temat szczególnie bliski wszystkim, którzy uważają się za propagatorów diet niskowęglowodanowych, a ja musiałem wybrać tylko 10 punktów. Więc teraz mikrofon trafia w Wasze ręce. Napiszcie w komentarzu w jaki sposób Wam keto się przysłużyło. Na koniec standardowo proszę o zwiększenie zasięgów zostawiając łapkę i komentarz, a osoby nowe zapraszam do subskrypcji kanału, a oczywiście z dzwoneczkiem, który sprawi, że w przyszłości zostaniesz powiadomiony, gdy tylko pojawi się nowy film. A jeśli podobnie jak ja czujesz wspomniany niedosyt, to zainteresuj się programem Dieta Celpal, ketogeniczna, ketogeniczna dieta dobrych produktów, bo tam znajdziesz dużo, dużo, dużo więcej o niskowęglowodanowym i ketogenicznym sposobie żywienia. Link do sklepu w opisie, a tymczasem zdrówko!